Dzień dobry, witam Państwa Ilona Pareko. Zapraszam na program na tapecie. Naszym gościem moim i Państwa jest dzisiaj pan Karol Stasik starosta Bolesławiecki. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. E, mamy już ogłoszony termin wyborów. No wiadomo, kadencja nieuchronnie dobiega końca, więc czas na podsumowania. I ja pana zapytam o zaczniemy od dróg. Wiadomo, w drog o drogach rozmawialiśmy wielokrotnie, ale, ale dzieje się, robi się i nawet najwięksi malkontenci nie mogą powiedzieć, że, 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 że ten stan dróg powiatowych i w, na terenie samego miasta, i na terenie gmin, i powiatu całego, że nie poprawia się. To dużo za sprawą współpracy dobrej z gminami. Jak to się przekłada na przykład na pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz, że jest Was więcej, że więcej osób się domaga tych pieniędzy? Niech Pan powie, od kogo się domagacie tych pieniędzy i jakie są szanse, perspektywy na przyszły rok, na przyszłą kadencję? W tej chwili można powiedzieć, że w zakresie e, przebudowy dróg powiat bolesławiecki zawsze współpracował z gminami i e, te środki, które były e, pozyskiwane, to pochodziły właśnie głównie z gmin, ale również z budżetu i również z RPO. E, no w tej chwili realizujemy bardzo wielki projekt, gdzie ponad 20 milionów uz uzyskaliśmy. Z RPO na przebudowę drogi pomiędzy Osiecznicą a Rudawicą. Natomiast y, poprzednio występowaliśmy y, o tak zwane schetynówki, to się wtedy nazywało, a to Czyli jest. Czyli drogi lokalne. Tak to jest program krajowy program przebudowy dróg lokalnych, powiatowych mhm. i gminnych i wielokrotnie powiat właśnie z tego dofinansowania do poziomu 50% występował. Jeśli chodzi o sytuację aktualną, to zamierzamy wystąpić z trzema zadaniami. Po pierwsze, most bolesławiecki, który będzie kosztował około przy ulicy Mostowej. dwóch milionów jego remont mm. przy ulicy Mostowej. I tutaj y, mamy deklarację miasta, że y, również będzie partycypować w kosztach y, remontu tego mostu. Zamierzamy wystąpić do rezerwy budżetowej y, skarbu państwa. I y, aktualnie mamy y, gotowy projekt, natomiast y, wniosek w terminie zostanie w tym zakresie złożony. Partnerem, tak jak mówiłem, będzie miasto, to zamknie tych, ciąg tych ulic przebudowywanych y, pomiędzy Góralską, y, Dolne Młyny, również Mostową w kierunku na y, Ceramiczną i Drogę 94. Y, kolejne zadanie, dwa właściwie zadania, to będą y, y, wystąpienia do y, programu. Narodowego Programu Przebudowy Dróg y, Powiatowych, i to pierwsza droga to droga przez suszki. Drugi etap y, w tym roku, pierwszy odcinek y, zostanie zrobiony, jest w trakcie realizacji. Y, to jest bardzo ważne zadanie, bo to jest droga y, wymiarowa, czyli będzie droga sześciometrowa plus 2-metry chodnika. W tej chwili. Istniejąca droga to w porywach ma 4 metry, a czasem i 3 metry. I to zadanie jest bardzo istotne dla aktywizacji tego, tej miejscowości i tej części powiatu. I tutaj po 50% będzie aplikacja z gminą wiejską Bolesławiec. I kolejna, kolejna, kolejne zadanie, o które będziemy występować. Do Skarbu Państwa, czyli do programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Powiatowych, no to będzie droga przez osłą. Około dwóch kilometrów drogi. W tej chwili gmina Gromadka zakończyła inwestycję kanalizacyjną. W związku z tym, będzie to przebudowa, a właściwie można powiedzieć taki generalny remont. W pasie drogowym będzie na odcinku w okolicach kościoła, będzie dwumetrowy, ale tylko na tym odcinku dwumetrowy chodnik. Także w tym zakresie również staramy się wystąpić do tych funduszy zewnętrznych. Natomiast pozostałe gminy będą korzystały. Y, powiedzmy z dotychczasowych form. Czyli y, pro, praktykujemy w ten sposób, że powiat daje na przykład 200 tysięcy, gmina dokłada 200 tysięcy. Tak będzie w przypadku y, gminy Nowogrodziec, tak będzie w przypadku y, również gminy Warta Bolesławiecka. Y, natomiast co do gminy Osiecznica, y, prowadzimy y, w tej chwili negocjacje. I to są zadania, które przewidujemy na przyszły rok. Przy okazji tutaj chciałbym wspomnieć, że e, zdeklarowaliśmy również, a właściwie otrzymaliśmy deklarację miasta, że będzie partycypować e, w przebudowie chodnika e, na ulicy Modłowej, na odcinku pomiędzy torami kolejowymi a e, ulicą Cieszkowskiego, no tam jest to e, uczęszczana właściwie część drogi, bo chodnik jest częścią drogi i tam, tam ludzie chodzą do pracy i uznaliśmy, że Nie. niezbędne jest wykonanie tego chodnika. Miasto także deklaruje, że wykona tam oświetlenie. Mhm. To tyle, jeśli chodzi o sprawę przebudowy dróg. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, powiat zawsze dużo robił na drogach. No my mamy prawie 80% dróg powiatowych dzięki dobrej współpracy z gminami i korzystaniu ze środków zewnętrznych mamy przebudowane, tak? Zostanie nam 20%, które będziemy kontynuować. Natomiast co się zmieniło radykalnie, to poprawa w zakresie bieżącego utrzymania. Czyli mówimy o zarządzie chwili, dróg powiatowych. Dokładnie. Tak? Zarząd dróg powiatowych bardzo szybko reaguje na Wszelkiego rodzaju skargi, niedociągnięcia, i staramy się te wszystkie jakieś uwagi mieszkańców mhm. powiatu jak najszybciej no to po ja mam realizować, tutaj jedną, ale chwilę. Jedną I dla mnie, ja mam taki wskaźnik obiektywny, bo tak jak wcześniej, powiedzmy, przed dwoma laty, ilość. Akurat byłem przewodniczącym, to, to, to od, pamiętam, że ilość interpelacji w sprawie drogownictwa to była no, czasem kilka, czasem kilkanaście, tak w czasie sesji. W tej chwili jedna, dwie interpelacje to jest góra. Czyli widać, że to wszystko poszło w dobrym, się czego w dobrym <grym> kierunku. Natomiast na pewno nie jest idealnie, bo zawsze jest coś. Co Wiadomo, jedno się na, jasne, naprawi, drugie się zepsuje, Ale jest zdecydowana hmm. poprawa, i to możemy sobie poczytać za coś, co udało nam się w tej kadencji zrobić. Jeśli chodzi o korki, no to w znacznej części jest to sprawa przejściowa, bo w momencie, kiedy tak, zostanie zrobione rondo kruszyńskie tam. i dokończona przebudowa czy budowa obwodnicy południowo-wschodniej, hmm no to się ten problem rozwiąże. A ale tylko w to idą, części. To widać, to ale gorągiem. tylko w części. Natomiast y, jeśli chodzi o komunikację północ-południe, czyli poprzez mm. drogę krajowej, dziew, krajową 94, czyli wzdłuż Kościuszki, wzdłuż y, ulicy Staszica, wzdłuż mm. ulicy Dolne Młyny, to y, niezbędna jest Niezbędne jest wybudowanie obwodnicy północno-wschodniej, czyli tej części, która kiedyś obejmowała odcinek od Golnic do y, Ronda Kruszyńskiego. Natomiast myśmy to zmodyfikowali w tej chwili. Przypomnę, że tamta, y, tamto zadanie miało wartość ponad 140 milionów. Było bardzo trudne do udźwignięcia również przez województwo. W związku z tym że uruchomiony został węzeł autostradowy, więc przemieszczanie się pomiędzy autostradami nie odbywa się drogą 297 przez Golnicę do Łąki, tylko po prostu węzłem autostradowym w krzyżowej. Tak? I w tym momencie zrezygnowaliśmy przy akceptacji, zarówno gminy, Bolesławiec, jak i miasta Bolesławiec, żeby tą obwodnicę robić w takim wymiarze krótszym. Czyli od Ronda e, za A4, mm -hmm. czyli zjeżdżamy z, z autostrady Dłońce. A4, mm -hmm. wjeżdżamy na Rondo i nie jedziemy ulicą Kościuszki, tylko obwodnicą, która omija łąkę, również tą hałdę wizowską. Omija miasto Bolesławiec, ociera się o bok strefy ekonomicznej. A jaka to jest perspektywa czasu? No myśmy jako trzy samorządy, powiat, miasto i gmina, Nowo mhm. gmina Bolesławiec, wystąpili do marszałka o to, żeby tą wersję zweryfikowaną, której wartość netto to jest około 53 miliony, a brutto to. 59 wprowadzić do y, WPF u województwa mhm. po to, żeby w przyszłym roku możliwe było wykonanie y, projektu na przebudowę tą, tej drogi. I myślę, że jeżeli to zostanie zrobione, a mamy obiecane, że, że zostanie, bo to w tym momencie to zadanie staje się realistyczne i ma dodatkowe punkty za kontynuację, bo przecież kontynuacja jest na odcinku między granicą województwa a Kozłowem, również między Bolesławcem a Lwówkiem, i również południowa część obwodnic jest wykonana. Tak, będzie wykonana mm. jeszcze w tym roku, tak? Także to będzie kontynuacja. Czy są dodatkowe punkty za to, że, że to zadanie jest tak ważne. A co to da? No przede wszystkim cały tranzyt pomiędzy y, zielodo, y, no, Lubuskim, autostradami, y, czyli wszystkie tiry i inne samochody, które jadą na przykład do Jeleniej Góry, do ośrodków Puchają turystycznych, do mm. y, 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 powiedzmy Lwówka, do Złotorii. One już nie pojadą przez miasto, tylko będą jechać właśnie tą obwodnicą. Czyli w tym momencie korki na y, odcinku północ-południe radykalnie się zmniejszą. Będzie również możliwość taka, że na tą obwodnicę będzie zjazd y, y, ze strefy ekonomicznej, czyli te tiry, które. Powinny wjeżdżać i wyjeżdżać z Renusa, na przykład, będą jeździć właśnie obwodnicą, a nie ulicą Kościuszki. I to udało się, to poczytujemy sobie za pewien sukces, ponieważ udało nam się przekonać obydwie obydwa samorządy gminy miejskiej i. I gminy Bolesławiec do tego, żeby wspólnie wystąpić, i to ma szansę powodzenia. Okej, okay, zostawmy sprawy drogowe, przejdźmy do zdrowia, bo wszyscy chcemy być zdrowi. Co ze szpitalem? Jaki, jak, jaka jest perspektywa rozwoju szpitala? Wiadomo, że wszyscy narzekają na szpital, że jest źle, że trzeba długo czekać, ale tak jest ze służbą zdrowia na całym świecie. Wiadomo, nie ma tutaj akurat nie ma, nie ma złotego środka, prawda? Jak pan widzi dalszy rozwój szpitala, żeby no, zminimalizować no, te, te narzekania, a rozwinąć szpital bardziej, dodać więcej usług, więcej możliwości, żeby ludzie nie musieli jeździć czy do Lubania, czy do Zgorzelca. Zarysuję tylko pewien program, który nakreś nakreśliliśmy sobie dwa lata temu, przejmując powiedzmy tutaj władzę w powiecie. Wtedyśmy powiedzieli, że rozwój szpitala przede wszystkim w zakresie budowy bloku operacyjnego, do sprzętowienia y, szpitala i rozważenia budowy zolu. Zolu czyli zakładu opieki tak jest. dla osób starszych, obłożnie chorych. Dokładnie. Mm -hmm. I teraz my musimy wiedzieć, jaka jest sytuacja w, w służbie zdrowia, że generalnie brakuje ludzi, brakuje lekarzy, brakuje e, również e, personelu, no już w tej chwili nie średniego, bo personel e, e, pielęgniarski to mm -hmm. też wyższy, tak? Zgodnie z, z zasadami, które zostały wprowadzone. Czyli w tym momencie, y, może zacznę od tego, że tak. Y, w tym roku jeszcze rozpoczniemy budowę bloku operacyjnego. Akurat trwa proces wyłaniania wykonawcy. I to jest punkt pierwszy. Rozpoczniemy. Powiat blok przeznaczył operacyjny będzie w miejscu starego szpitala. Blok zakaźnego. operacyjny będzie w miejscu starego oddziału, oddziału. zakaźnego. Tak. I chcemy, żeby. Ale on będzie wyburzony, prawda? Wyburzony. Będzie te stare obiekty zostaną wyburzone i chcemy za pieniądze powiatu, które powiat przekazał w tym roku 900 tysięcy, i w przyszłym roku 900 tysięcy, wykonać ten pierwszy etap polegający głównie na wykonaniu przyłączy, wykonaniu fundamentów i być może parteru. I to jest yy, sprawa pierwsza. Druga sprawa, dosprzętowienie, i będziemy kontynuować, tak? dosprzętowienie yy, szpitala. Szpital zrealizował dwa wnioski na kwotę około 2 miliony 700 w zakresie dosprzętowienia yy, SOR-u oraz w, w, zakr w zakresie dosprzętowienia onkologii. Jaki, można, jaki to jest sprzęt? Pamięta Pan? bo wie, Nie wie pamiętam w szczegółach, ale, ale to jest sprzęt specjalistyczny. Y -y. Y -y. Y -y. Y -y. Nie mam takiego wykształcenia. Specjalistyczny, no. niezbędny na obu oddziałach. Niezbędny y -y. dla tych oddziałów. Czyli sprzęt dotyczący y SOR-u, czyli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego y -y. oraz sprzęt dotyczący I To są oddziały y w, te, w tej chwili no, takie takie newralgiczne, prawda? Oddział Wszyscy wiemy, że i, I, wszyscy, I to mi mówią ludzie, że zdecydowanie poprawiła się e, sposób e, traktowania pacjenta i obsługa na sorze. Sory jest bardzo trudnym oddziałem, bo nie każdy rozumie, że ten, który jest w gorszym stanie, to ma pierwszeństwo, tak? I często dochodzi tam do. No, wiadomo, każdy czuje się źle, tak. każdy chce no być w I jego no. choroba jest najważniejsza ale, to lekarz ale tak decyduje, jest na całym świecie. Dzieli się na strefy, pierwszy, tak? prawda? I biorąc pod uwagę rzeczywiste jego, warunki zdrowotne, tak? Natomiast y, i tutaj jest zdecydowana poprawa mhm. i to świadczy o tym, że y, te zmiany, które również kadrowe zostały z, y, przeprowadzone, są bardzo Mówi sensowne. Mówi pan o zmianie y, Nie dyrektora mówił, do spraw leczniczych, tak? Też. Który był jest specjalistą w No ale przede radunkowej. wszystkim ordynatora y, y, Soru, tak? No. Mhm. I, I to jest dobry kierunek, i to będziemy kultywować, czy może kontynuować. Natomiast y, trzeba sobie też y, zdawać sprawę, że generalnie służba zdrowia jest niedofinansowana w Polsce. I również w Bolesławce. Ale to nie jest. Co to, to, znaczy? nie, to, nie, to nie tylko przez ten rok, to już jest tak od, Ale od, no od bardzo, dziesięcioleci. Ale sytuacja się pogłębia. Dlaczego? Dlatego, że y, rząd obiecując, Podwyżki dla pielęgniarek przeznacza y, środki na to, ale tylko na płace podstawowe. Ale jak brakuje y, y, personelu pielęgniarskiego, to dyrektor musi te pielęgniarki zatrudniać w godzinach nadliczbowych, a już hmm. na to pieniędzy nie ma. Mało tego, jeżeli rząd od kilku lat podnosi najniższe wynagrodzenia, to ma przełożenie również. Na y, usługi tego typu, jak catering, tak, jak sprzątanie, tak, jak ochrona mienia, i tak dalej. Czyli y, trzeba płacić więcej, bo w momencie, kiedy się zwiększa zatrudnienie, y, 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 zwiększa się y, najniższą, y, powiedzmy, krajową, to w tych instytucjach świadczących usługi automatycznie są podwyżki płac, i w tym momencie tak. wzrastają koszty a tego NZ nie uwzględnia. Jesteśmy umówieni z dyrektorem szpitala na spotkanie w ramach konsorcjum szpitali dolnośląskich 23 i także na spotkanie konsorcjum ogólnopolskie w Warszawie na 30 po to żeby wspólnie podjąć jakieś działania, bo inaczej to wszystkie szpitale pójdą z torbami, tak? bo to dotyczy tak jak powiedziałem nie tylko naszego szpitala który stosunkowo jego zadłużenie nie jest wysokie ale generalnie szpitale się zadłużają ponieważ kontrakty nie odzwierciedlają wszystkich Fakty, kosztów, elementów usług. kosztowych mhm. tak Dobrze dotarły do mnie niepokojące informacje że na oddziale zakaźnym niedawno szumnie otwieranym z wielką pompą wyremontowanym z doskonałą kadrą i z wielką, bardzo długą historią, dzieje się coś złego, że oddział jest zamknięty działa bodajże jedno, jedno łóżko, nie ma ordynatora. Jak tam jest naprawdę, niech mi pan powie? Znaczy, aktualnie na okres wakacji można powiedzieć, że oddział został, że tak powiem, wyłączony. Podpisana została umowa z Zieloną Górą na ale to zostało przeprowadzenie nie. zabiegów takich, które wymagają hospitalizacji. Natomiast cały czas jest po prostu prowadzona taka opieka ambulatoryjna i tym się zajmuje doktor Chałubiec. Po prostu w okresie wakacji niemożliwe było zapewnienie pełnej obsługi. W związku z tym... Musieliśmy tak zrobić, natomiast od września, y, od 1 września, y, oddział zakaźni będzie funkcjonował. Nadal jego ordynatorem będzie y, dr Hałpiec. Tyle może, mogę na ten temat I powiedzieć. I uspokoił mnie Pan. Dziękuję bardzo. Teraz zajmiemy się szkolnictwem. Yy, wiadomo, że no, pa, pa, Pana takim. Powiem kolokwialnie konikiem jest utrzymanie szkolnictwa, szczególnie tego zawodowego na jak najwyższym poziomie, prawda? Robi się naprawdę dużo. Pracownie są to posażane pieniądze ściągane ze wszystkich możliwych źródeł, podpisywane umowy z pracodawcami, żeby szkolili uczniów, płacąc im nawet za, 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 za praktyki. Jak to będzie dalej się odbywało? Jakie są, a, a może, jakie nowości? Jakie ma Pan nowe pomysły? Pan, zarząd? Yy, to znaczy, w tej chwili jesteśmy w przededniu z jednej strony dodatkowych, dodatkowego naboru, bo nie w tym roku, ale w hmm. następnym on będzie, tak? W związku z reformą. Natomiast w tym roku jesteśmy w takim dołku demograficznym. I e, jest według e, naszych ocen e, gimnazjalistów i tych, którzy są potencjalnymi e, kandydatami do naszych szkół ponadgimnazjalnych, a w tej chwili już nawet ponad podstawowych, bo trwa reforma, e, jest o jedną klasę mniej. O w, Natomiast co w, to za, za znaczy... To według wszelkich y, y, sygnałów... Y, na niebie w przyszłym roku będzie katastrofa, bo w przyszłym roku będzie, będzie nadmiar. Tak, ale w tym roku jest o jedną klasę mniej. I w tym momencie jak to rzutuje na nasz nabór, wydaje mi się, że nabór będzie porównywalny do przyszłego roku mimo tego, że o te 30 osób jest mniej, bo tak jak mam informację w tej chwili jest około 810 osób. Natomiast w najbliższych dniach zostaną jeszcze dokooptowane osoby, które w trybie poprawkowym zdają różnego rodzaju egzaminy gimnazjalne, i w tym momencie zostaną głównie do szkół zawodowych uzupełnione mhm. dzieciaki, które zdadzą te egzaminy. Czyli no, powiedzmy w granicach 800 Kilkadziesiąt, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, jak pani redaktor mnie zapyta. Za tydzień to albo właśnie najlepiej na koniec y, miesiąca ja będzie sierpnia. Podsumowanie to będzie już podsumowanie ostateczne. Tak? Także to tyle. Natomiast my cały czas przy y, udziale naszych partnerów, akurat gościliśmy ich teraz, zarówno z Zygburga, jak i Bałcen, y, realizujemy projekty. Różnego rodzaju, Power, Erasmus, i tak dalej, które polegają na różnego rodzaju praktykach i uczniowskich, i nauczycielskich, praktykach językowych, i to cały czas trwa. Mało tego, my jesteśmy w trakcie realizacji projektu za 4 miliony 700, które, y, który nadzoruje PCE KK, czyli konkretnie dyrektor Rudyk. Powiatowe Doty... Centrum Kształcenia tak i Edukacji kadr. KADR. Pan to wie, ja to wie, tak. wiem, ale zawsze musimy rozszyfrowywać. No te właśnie, no to bardzo dobrze, dziękuję, że mi Pani użyła <laughs> i powiedziała pełną nazwę. Natomiast y, ten projekt polega na y, poprawieniu kompetencji uczniów i uczennic z pięciu szkół Zawodowych z terenu, czyli techników z terenu y, miasta Bolesławca, a właściwie po, powiatu Bolesławieckiego. <laughs> Nie będę wymieniał szkół, bo wszyscy wiemy o jakie szkoły chodzi. I to obejmuje ponad 600 y, uczennic, i obejmuje również y, grono pedagogiczne w zakresie y, tych, którzy y, y, szkolą. W zakresie nauki praktycznej zawodu. Bo oprócz tego, I, że będą doszkalani uczniowie również nauczyciele. nauczyciele. Będą I tam, mieliśmy, na studia, tak, będą na kursy i tam mieliśmy dofinansowanie e, w zakresie na przykład sprzętowym około 800 tysięcy złotych. Natomiast w tej chwili wchodzimy w kolejny projekt, który ma wartość około 4,5 miliona. I to jest bardzo podobny projekt, to też około. Sto kilkadziesiąt tysięcy złotych będzie do ale przede wszystkim jest on ukierunkowany właśnie na uczniów, którzy będą zdobywać dodatkowe kompetencje na specjalnych kursach, które będą zakańczane egzaminami takimi, które dają uprawnienia. Na przykład spawacza, kierowcę wózka albo otrzymają certyfikaty jak... Takie jak hotelarza, gastronoma, fryzjera, czy coś Będzie tym stylu. Będzie nawet możliwość zrobienia prawa jazdy. Będzie też możliwość zrobienia prawa jazdy. I teraz, y, i to jest, jeśli chodzi o uczniów, oni będą, oprócz tego, że skończą te y, kursy, będą mieli staże, będą mieli praktyki u przedsiębiorców, ale także y, ten program obejmuje nauczycieli i tu y, y, da możliwość, po pierwsze, y, Podniesienia y, y, zakresu y, swoich kompetencji, swojej wiedzy y, tych nauczycieli zawodu, y, praktycznego, praktycznej nauki zawodu poprzez bliski kontakt y, z firmami, z przedsiębiorcami, da także możliwość y, y, zrobienia studiów podyplomowych przez tych y, nauczycieli. Ale ważne jest również i to, że zostanie stworzona taka sieć bezpośrednich kontaktów, ale także sieć informatyczna, która pozwoli na wymianę opinii w zakresie nauczania i szybką reakcję pod potrzeby przedsiębiorców. No jesteśmy w powiecie, który Rozumiem, że to ma bardzo niskie bezrobocie. Pan będzie mówił, potrzeba mi elektryków, kształćcie więcej elektryków, tak, róbcie coś, żeby tak. tych elektryków... Natomiast nie dobrze... się do tego zawodu, no, bo tak, nie chcą, prawda? Ale problem jest w tym, że e, jest dokładnie to, co Pani powiedziała. W tym roku... E, bo w ubiegłym roku udało nam się około 10 tych elektryków znaleźć, tak? Mowa o y, szkole zawodowej, tak? Mm. Natomiast w tym roku zgłosił się tylko jeden. Czyli jeden. W tym momencie y, elektryk potrzebny na wagę, na wagę złota. I po prostu jest to chyba y, jakiś, jakieś oddziaływanie rodziców, że tak mało jest w tych zawodach, które można szybko uzyskać, no bo to jest dwa, a teraz tak. trzy lata, tak? I staje I od się... Pracy, i od razu iść do pracy. I od do I zarabiać. I, i można dobrze zarabiać. Firmę założyć, I I dobrze to zarabiać. Sobie... O, oczywiście. I szczególnie właśnie elektryk mhm. to jest takim przykładem, gdzie mimo tego, że zapotrzebowanie rynku, zapotrzebowanie przedsiębiorców jest olbrzymie, to chętnych jest niewiele. I nadal... Yy, Dzieci wybierają nie zawsze te zawody, które zapewniają im dobrą, godną przyszłość i gdzie są do, dobre zarobki. Bo akurat w tym zawodzie mamy taki, taką sytuację. Taką w przyszłym sytuację. roku idę na elektryka. Znudziło mi się dziennikarstwo już po prawie ćwierć wieczór. Panie starosto, jako że kończy nam się czas, muszę Pana zapytać o, o to, czy będzie Pan kandydował w wyborach. Ma Pan takie plany, że chyba. Znaczy, nie wypadałoby, nie? Ja Byłoby myślę, że. Jestem sprawny fizycznie i umysłowo. I myślę, że dałem dowód na to, że potrafię zarządzać, i też nie chcę się wycofywać w tej chwili. Natomiast yy, chciałem też poinformować panią redaktor, że założyliśmy komitet wyborczy wyborców, który się nazywa Platforma Samorządowa. W, tym, w tej nazwie jest ukryta, ukryty sens tej, te, tego komitetu wyborczego, bo platforma to znaczy pewna przestrzeń, pewna powierzchnia, na której będą funkcjonować ludzie w ramach samorządu. Tak? Samorządowa to znaczy, że będą obejmować. Te rzeczy, które dotyczą samorządu miasta, gminy, powiatu. Czyli to obejmuje w tej nazwie zawarty sens naszego działania. I w tej nazwie chyba bardziej jest, jest jakby wyznacznik, że bliżej wam na przykład do Platformy Obywatelskiej niż do PiSu. Yy, ja nie będę przes, yy, przesądzał tego, ponieważ bliżej nam do rozsądku i do rozumu. Chcemy, yy, Czyli to co powiedziałam. Chcemy, ja, ja tego nie powiedziałem. Chcemy e, podejmować mądre decyzje z korzyścią dla obywateli miasta, powiatu, gminy i dlatego postanowiliśmy stworzyć taki komitet. I to jest komitet niepartyjny. Będą do tego należeli również członkowie partii, różnych organizacji, ale to nie będzie komitet partyjny, Stryfne, zarządzany Platformy gdzieś tam z Warszawy. My będziemy decydować tutaj, które kierunki będą istotne dla rozwoju naszej małej ojczyzny. No bo no my tu żyjemy. Bo my tu żyjemy my wiemy, i my lepiej gdzie, gdzie wiemy jest dziura w drodze, niż to się ktoś, kto, kto ma nam Dokładnie. dawać wytyczne z Warszawy. I tak trzeba i tego panu życzę. Dziękuję panu bardzo. Mamy, nie, nie wyczerpała nam się lista pytań, więc musimy się spotkać wkrótce. Znaczy, drugi koń, odcinek. Kończąc, pani redaktor, Opowiem taką, takie zdarzenie z dnia dzisiejszego. Otóż przyszła do mnie pani Magda z biura Rady i mówi tak: To jest niesamowite. Znalazłam właśnie plan działań nowego zarządu sprzed dwóch lat, i wszystko, coście sobie tam założyli, żeście wykonali, albo jest w trakcie wykonania. To jest niesamowite. A ja jej odpowiedziałam, proszę pani, bo my zawsze dotrzymujemy słowa. Szkoda, że pan tego nie nagrywa. Jak to nie nagrywa? Nagrywa. A, to się cieszę. <laughs> Niespodzianka. Dziękuję panie starosto. No, musimy się za jakiś czas spotkać, bo mówię, jest tu parę jeszcze bardzo ważnych y, spraw, ale chciałabym, żeby bo program był bardziej strawny dla... Y, żeby się nasi widzowie nie wyłączyli w pewnym momencie, żeby nie przedłużać. <laughs> Dlatego... Y, do zobaczenia wkrótce. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję. Tak jak mówię, wkrótce gadamy, rozmawiamy dalej.